No ogółem tutaj słyszę wiadomości, a to wiadomości są nieważne. To co jest bok ogółem z dupy, a koza z nosa. Jakie to zwierzyna jest? Tak samo mam pewne bąk i koza. Znaczy koza biega po polu, a bąk, bąka nie ma. Jest bąk. A gdzie bąk? A lata. Lata? Tak. Jak sałata. I ogółem chciałem wam. A jaka sałata? Przepraszam, proszę nie przerywać mnie, bo ja się wypowiadam. Pan Krzysztof ci wypowie zaraz. A dziękuję. I... O tych zwierzętach. Zwierzęta są wspaniałe. Bąk śmierdzący. Koza. Brzydka. A koza ładna. Jaka koza? Ładna koza? Z nosa koza ładna? A z kozą z nosa brzydka. To prawda. To jest. I ogółem. O. To jest na przykład bąk. O cholera, bąk wylot. A to koza. A koza. Bąk. Tym bąkiem. Koza lepsza jest. Koza lepsza. Lepsza. Lepsza zwierzyna. Więcej mięsa. Bo. Koza. To jest mięso, a z kozy mięso jest ogółem pyszne i ogółem mleko. Kadencji? Mleko. Jakie mleko? Kozy mleko piłeś kiedy? Pewnie. I ogółem chciałem powiedzieć, że po prostu położę tak obok, żeby, bo ten śmierdzi, a ten za bardzo nie śmierdzi. I ogółem powiem, że to jest to, bo to wykazuje się nasz major, który pozdrawia pachnących, a bez bąka. Bąki to sobie mogą latać tam, gdzie chcą, a kozy biegają, biegają sobie. I... A kozy biegają. Dziękuję za wypowiedź. Teraz może pan Krzysztof wypowie się o bąku i o kozie. Proszę usiąść. Na pewno nie. Proszę usiąść. Teraz? Przepraszam, ja muszę przejść. Bąkę złapać. Bąka będzie, bąka. Dzień dobry państwu. Ja też mówię dzień dobry na początku. To moje powiedzenie. Nigdy was nie obrażam. Major pomylił, że to bąk. To jest prawda. Zgoda. Bąk lata. Wszędzie bąk lata. Życzy i tak dalej. A koza, tak jak major powiedział, mięsko daje i mleczko daje. Pachnące. Choć nie piłem mleko od kozy nieraz, ale od krówki mleczko jest smaczniejsze. Krówki, i powiem tak, to jest koza, to jest bąk. Bąk mleka nie daje, a koza zawsze daje mleko. Ale bąk da słodycz. Proszę? Bąk daje słodycz. Bąk to nie jest pszczoła. Też zbierają miód. Nie. Bąki nie zbierają miód. Bo ja, mój tato świętej pamięci,
i mój wujek świętej pamięci hodował pszczoły. Tam na Warmii. No i wypuszczali bąki. O, nie. Bąki? O cholera! Jakie bąki, jakie bąki? O! Bąki? Ole, te bąki to śmierdzące bąki. Ale kozy to są. Mają. Cycuszki. O, cycu! To ty nie bądź taki. Cholera jasna. Można podoić mleczko. O, ty dla krowy doił mleczko kiedyś. Tak, doiłem. Nie raz. Cyski gryz. Nie raz. O cholera. Cyski gryz, o cholera. Jak to może być? Cyski gryz ja, jak ci lat. Ja nie piję alkoholu, ja sobie Coca-Colę, co właśnie widzowie przynieśli. I powiem tak, i sobie... Szanowne Państwo, kochani moi, od kozy mleczko jest bardzo smaczne. No dobre. I powiem tak, a od... Czy to jest od kozy? Od krowy. Od krowy. I powiem tak. Tu pan Meksykana powiedział, że bąki zbierane w miód. Nieprawda. To ja się sprzeciwiam się od razu. Bąki... A ja mogę na chwilę? No żeby tylko pan bąków nie wypuścił. Bąka nie będzie. Zgadzmy. Bąki nigdy nie zbierali mi. Pszczoły zbierali mi. Pszczoły zbierali mi. I bąki to jest najgorsze, powiem tak, zwierzenie, które może człowieka urządlić. Może dostać zakażenie i umrzeć. To bąka. Bąka? Tak. To nie bąk. I powiem tak. Panie... To osa. Ta dzika osa. Panie majorze. Szerszeń. O, dobrze pan powiedział. Panie redaktorze. Meksykanie. Meksykanie. Zwał jak zwał. Ja nigdy mówię. Nie mówię nigdy do ciebie redaktorze. Redaktor to w telewizji, który nagrywa wiadomości, jakieś inne filmy, inne coś. Ale powiem przerwę tobie, majorze. Czy szerszeń pana urządlił? Nigdy nie szerszeń nie urządlił. Ani bąk. Ani bąk, bo ja wiedziałem, co to bąk, co to szerszeń. Jak wygląda szerszeń? Szerszeń wygląda taki ciemny. A ja sobie pysznie. I tak dalej. Wy mówicie. I bąk wygląda ciemniejszy. Tak się bierze. I wiem, czy to bąk, a czy to szerszeń. Bożą. I rozróżniam. A opowiem wam historię.